No to co, proszę Państwa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy co? Akademię, nie? Tak, tak. Witamy w kolejnym odcinku Akademii. Opowiem Wam dzisiaj o methodfeeder, o łowieniu na koszyk. Czyli ostatnio było o metodzie, dzisiaj o koszyku, także opowiem Wam, jak ten zestaw wygląda. Niekoniecznie jak się go buduje, bo to jest jeszcze materiał na kolejne filmy, także wszystko powolutku, ale taka merytoryczna wiedza, myślę, że będzie dla Was wsparciem, jeżeli zaczynacie przygodę z wędkarstwem, albo jesteście jeszcze nie do końca zaawansowani. Albo nie zdecydowaliście się jeszcze na jaką metodę łowić. Dokładnie, dokładnie. Pogoda jest fajna, jest lekkie załamanie pogody, także ja dzisiaj nastawiam się na lina. No ja też. Martini też? Ale Martini dzisiaj jakieś karpie miał brania, niekoniecznie, nie wyciągnęliśmy, no ale... Nie, prosiaczki tak nie lubią jak Ciebie. Dokładnie, dokładnie. Także liczymy, że dzisiaj jakiś linek uderzy, jakaś biała ryba. Jakiś, powiedzmy, płoteczka, wzdręga, jakiś jazik, może jakiś karas. Najważniejsze, żeby ta szczytóweczka zrobiła ten słynny... Tak, tak, to słynne ugięcie, które tak nas cieszy, wędkarzy. Także zapraszamy na film i kolejny odcinek Akademii 5. No i co, proszę Państwa, łowimy dzisiaj na koszyczek. Mam tutaj zrobiony zestaw, już Wam pokażę. Sekundkę. Pokażę Wam skrętkę. To się nazywa skrętka. To jest taka, powiedzmy, alternatywa dla tak zwanej rurki antysplątaniowej. Daje się tutaj dwa stopery, jeden wyżej, drugi niżej i skręca się w żyłkę i tworzy to po prostu coś takiego, że nie pląta to nam zestawu, nie trzeba stosować żadnej rurki antysplątaniowej. Ja już od paru lat nie stosuję żadnej rurki, tylko tak łowię na federa. Tam mam taki koszyczek, 30 gram, dlatego tutaj stosuję z góry. Akurat ja stosuję, ale niekoniecznie, bo tutaj normalnie można przypon przypinać do tego, dawać krętlik, ale to jest taki krętlik, wygląda trochę jak biały robak, też w stylu. Do tego mam przypon dość długi, bo ryby nie chcą mi żerować, słabo biorą, także wydłużam sobie przypon, mam powiedzmy około 60 cm i na zestaw daję, na haczyk daję pęk pineczek, bo nastawiam się dzisiaj, powiedzmy, na białą rybę, na lina, a liny lubią właśnie takie kolory, właśnie pineczki, takie różne kolorowe czy czerwone właśnie. Lin to lubi, mięsko przede wszystkim teraz o tych porach, jak jest ciepło. Widzicie, fajnie się ruszają. I daję tutaj na koniec jeszcze, to jest taki mój as w rękawie, nazywam to, białego przeobrażonego robaka, tak zwanego kastera. Tutaj akurat jest taki, powiedzmy, już troszeczkę jeszcze nie do końca kaster, ale taki przygnity, takie coś daję. I nabijamy. Zanętę dzisiaj zrobiłem sobie, kiedyś Wam pokażę, jak robię zanętę. Dzisiaj tutaj akurat mam już zrobioną, to jest zanęta piernikowa. Co w niej się znajduje? Na pewno jakieś malutkie pelety, takie 2 mm. Taka czerwona zanęta piernikowa robiona przeze mnie z pierników, czyli taki piernikowy smak, taki dość ostry. Do tego konopie na pewno, troszeczkę gliny. Jakieś pieczywo, sól morska ja stosuję. No i co, będę sobie tutaj zarzucał ten zestawik. No przed chwilą miałem jakieś puknięcie, jakiejś białej rybki, a widziałem, że tutaj 3 ładne liny chodziły. No i nie ukrywam, że nastawiam się, tylko ja rzucam stosunkowo dość blisko. Akurat tutaj mam obrane moje miejsce. Czekam, aż mi to opadnie fajnie na dno. Daję wędkę na rodpoda i napinamy żyłkę. Łowimy dzisiaj na koszyk, tak zwaną drgającą szczytówkę. Czym charakteryzuje się drgająca szczytówka od normalnej wędki? Sama nazwa mówi tym, że szczytówka drga, czyli szczytówka sygnalizuje nam, pokazuje nam branie ryby. Zazwyczaj, gdy zarzucamy, pokaż tutaj Martinie, jak to wygląda, gdy zarzucamy nasz zestaw, obieramy sobie miejsce, obciążenie, powiedzmy, zostaje na dnie i my dociągamy sobie kołowrotkiem i napinamy tą szczytówkę po prostu. Widać to fajnie, że ta szczytówka się troszeczkę ugina. I ona musi być właśnie lekko napięta, żeby nam fajnie zasygnalizowała branie, żeby nie było pustych brani. Możemy czasami branie przegapić, nie zauważyć, gdy ta szczytówka jest źle dopięta. Są różne grubości i czułości tych szczytówek. Są, na przykład tutaj jest żółta u mnie, druga jest czerwona. To każda firma sobie inaczej numeruje te szczytówki, ale chodzi głównie o twardość szczytówki pod dane ryby, pod pod jakąś tam, powiedzmy, małą rybę, większą, bo to też zależy, można na to łowić różnego gatunku ryby. Ja nastawiam się dzisiaj na lina. Brania lina są dosyć dziwne w porównaniu do innych ryb, ponieważ to jest taka ryba, ja go nazywam smakoszem, to jest taki prosiaczek, moim zdaniem jedna z najpiękniejszych ryb u nas na polskich akwenach. I lin zazwyczaj podpływa, powiedzmy, do przynęty, nie robi tak jak inne ryby, że zasysa tą przynętę i ucieka od razu, tylko potrafi stać w miejscu i zajadać sobie tą przynętkę, dlatego często te brania są dziwnie sygnalizowane. Ja mówię, że one są sygnalizowane jakby w drugą stronę, bo szczytówka nie ugina się, powiedzmy, że branie jest odjazd, tylko on na przykład ugnie się i wraca na przykład w drugą stronę. Albo też jak łowimy na bombki, powiedzmy, czyli te obciążniki, że naciąga się żyłkę, wiecie mniej więcej o co chodzi, to te bombki też zazwyczaj przy normalnych braniach hanger idzie, powiedzmy, czy ta bombka idzie do góry, a przy linie właśnie jest odwrotnie, bo on luzuje zestaw, czyli idzie ta bombka, nie idzie do góry, tylko idzie w dół, bo on luzuje zestaw, po prostu zajada naszą przynętę i sobie ją powolutku mrawi i to już jest branie, trzeba właśnie się nauczyć łowić tych linów i wyczuć te brania. Jest to fajna ryba. Ja łowię liny zazwyczaj na zmianę pogody, kiedy właśnie lin jest bardzo chimeryczną rybą i trudną, uważam, że gdy nie żeruje, on jest po prostu gdzieś zakopany w mule, bo lin ma małe wymagania tlenowe, więc on potrafi nawet w mule przeżyć, ale on żyje właśnie w takich, powiedzmy, lubi takie wody właśnie niekoniecznie czyste, właśnie takie z mułem, z jakimiś rzęsami, w roślinności ogólnie mieszka, to jest jego dom. No i w tych roślinach się zakopie, no i możesz mu rzucać. Jak jest w roślinach zakopany, to bardzo ciężko się jest do niego dobrać. A to ta zmiana ciśnienia, zmiana pogody, no prawdopodobnie to jest zmiana ciśnienia. Ona powoduje, że on się wtedy uaktywnia i wychodzi na żer. Najlepsze miesiące do połowu linów, przynajmniej u nas na wodach, to jest czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To są takie, kiedy on fajnie mięsko zajada, jest dość aktywny. Wtedy idzie naprawdę fajne prosiaczki połowić. O, było branko. Było branko. Ale to malutka rybka tylko, zrobiło tylko puk na szczytówce. Może opowiem Wam na początku, co to jest feeder. Wybaczcie, że tak patrzę w tą drugą stronę, ale jednak ta szczytóweczka troszeczkę co jakiś czas się ugina. Jest to naprawdę tak kuszące dla wędkarza, że coś tam się dzieje, ta ryba wchodzi w tą zanętę, że cały czas tam lukam, co tam się dzieje. Co to jest feeder? To metoda do poławiania ryb z dna za pomocą specjalnego podajnika. Jak tutaj akurat u mnie jest to koszyk. Charakteryzuje się tym, że, tak jak mówiłem, brania pokazuje nam szczytówka, a nie odjazd czy wybranie żyłki, choć odjazd też jest czasami, nie? To zależy, czy ktoś stosuje wolne biegi, czy nie. Do federa niekoniecznie trzeba, ale jednak przy karpiach trzeba uważać, no, trzeba stać przy tych wędkach. Ogólnie feder jest to metoda taka, przy której siedzi się przy tych wędkach. Przy karpiówkach stosujemy centralki, więc możemy sobie zarzucić i iść tam sobie coś robić. Znowu było branko. Zobaczymy, czy poprawi. Ale jest to drobna rybka, także. Ale przy takim łowieniu ja przynajmniej zawsze zauważyłem, że łowię małe drobnica, bo jednak łowię na te malutkie robaczki dzisiaj. Czy zazwyczaj, tak jak nastawiam się na lina, ale zazwyczaj wchodzi jakaś większa ryba. Jeżeli masz dobry zestaw, dobrze ustawiony hamulec, jesteś w stanie wyholować tą rybę. Jest prosiak. Nie. Prosiak, piękny. Nie, karp. Karp? Nie. Amur? Karaś. Ty, Jaś. Gdzie masz podbierak? Tu. I taki piękny jazik. Koło 45 cm, nie będę go mierzył, ale piękna rybka. Na garstkę pineczek, na koszyk 30 gram. Jazik wraca do swojego środowiska, proszę Państwa. Zobaczcie jeszcze raz, jaka piękna rybka. Po takie rybki się przyjeżdża, naprawdę. Piękna ryba. Niech się nie męczy. Płyń, mistrzu. Do łowienia na koszyk, jak wiemy, zanętę stosujemy. Zanętę sypką, jakąś mieszaną z peletami, ale zazwyczaj do tego też daje się powiedzmy jakąś kukurydzę, ale to są takie powiedzmy mniejsze frakcje niż do innych metod, nie? Jest to takie powiedzmy standardzik. Każdy zaczynał jakieś tam metody, jakieś tam zanęty gdzieś kupował. Powiedzmy to jest przeze mnie robiona. Do tego też daje powiedzmy konopie i daje też zawsze trochę tych białych robaków czy pinki. Przynęty jakie stosujemy, jakie ja przynajmniej dzisiaj stosuję, są to pinki, czyli takie małe, a to są akurat przemieszane, ale takie małe białe robaczki. No są barwione i mają różne kolory, są czerwone, są żółte, są białe, jest to fajne, bo to jest atrakcyjne dla ryb, ponieważ bardziej je to kusi, bo jednak troszeczkę to jest zróżnicowane kolorystycznie. Zróżnicowane kolorystycznie. No tutaj standardowy biały robak, ruchliwe w miarę. Ja jeszcze przynęta, która jest dla mnie kluczowa, tutaj akurat jej nie mam, ale jest to kaster, czyli biały robak, gdy już powiedzmy przeobraża się w muchę. Robi się w taki kokon, powoduje to, że troszeczkę ten nasz zestaw troszeczkę jak daje na koniec powiedzmy daje jakieś tam robaki i na koniec daje tego kastera, troszeczkę ten zestaw mi podnosi. I zauważyłem, że przy tych kasterach one też mają taki specyficzny swój smród, że jednak te ryby na to reagują i to dość mocno i powiem Wam, że jest to moja przynęta, tajna przynęta numer 1, którą stosuję. Mamy tutaj dzisiaj fajną kołyskę, zaprezentuję Wam od razu z Shimano. Piękna, no i została przetestowana na jaziku. Nie nastawiamy się powiedzmy dzisiaj na jakieś duże ryby, ale taka kołyska jest fajna, można sobie zrobić fajną sesję. Ta ryba Ci nie upadnie na ziemię, nic się nie stanie, nie niszczy jej to śluzu. Można ją fajnie polać wodą, także jest to naprawdę fajne, jest też fajnie składana. To co, proszę Państwa, opowiem Wam jeszcze może powiedzmy o wędkach. Wędki do Federa mają długość powiedzmy od 2,70 Martini, 2,70 tak, tam do 3,90, to w zależności od wędkarza. I ciężar wyrzutowy powiedzmy do 100 gram. Choć ja na przykład mam takie ciężkie federy, powiedzmy to są takie federy rzeczne, bo na jednym mam 120, na drugiej mam 150. To są ciężkie, bo jednak też czasami nastawiamy się na karpia, a jednak przyłów tego karpia, żeby ta wędka była mocniejsza. Ale do łowienia na koszyk średnich ryb powiedzmy nie potrzeba takiej wędki. Choć to też nie jest tam jakaś duża różnica, bo jednak ta szczytówka gra, fajnie to pracuje, także nawet małe rybki się jest fajnie pobawić. Jest też coś takiego jak piker, to jest powiedzmy taka mniejsza wędka niż taki feder klasyczny jak tutaj. On też powiedzmy charakteryzuje się takimi parametrami, ale jest krótszy, jest przeznaczony do łowienia powiedzmy na krótszych dystansach, na mniejszych akwenach. To też zależy, wszystko trzeba się dostosowywać do wody. Tak się to mówi, no i pokazałem Wam tu dzisiaj, że jednak trzeba być cierpliwym, żeby tą rybkę złowić, trzeba poczekać. Czasami jest to irytujące, bo łowi się, tak jak ja łowię dzisiaj na robaki czy na małe przynęty i podejmuję to nawet powiedzmy jakaś malutka ukleja, ale dało mi to ładnego jazia, jestem usatysfakcjonowany, ale liczę jeszcze na prosie. Także myślę, że opowiedziałem w miarę, wiadomo, podbierak, jakiegoś rodpoda do tego trzeba mieć, choć federy są o tyle elastyczne, że można stosować powiedzmy to na podpórkach, bo tam nam sygnalizuje szczytówka, więc nie potrzebujemy się bawić z jakimiś bombkami czy sygnalizatorami brań, żeby nam to pikało, robiło hałas niepotrzebny nad wodą, także jest to na pewno metoda łowienia dla ludzi, którzy są powiedzmy, nie mają mało czasu, ograniczony budżet, ograniczony na przykład czas i mogą sobie takimi federami kupić wędkę, podpórkę, podbierak, no wiadomo, takie standardowe rzeczy i fajnie połowić i pocieszyć się wędkarstwem na szybko, nie? Niekoniecznie z mega tobołami, żeby się rozkładać, nie wiadomo co wozić. Także jest to fajna alternatywa, jest to przyjemne, ja powiem Wam, że lubię łowić nawet płoteczki, sprawia mi ogromną satysfakcję ta szczytówka, jak ona zaczyna się uginać, zwłaszcza na wiosnę, jak jeździmy, nic się nie dzieje, woda jest czyściutka, jest tafla, nie widać, żeby zaczynało się tam powiedzmy jakieś życie, bo na początku dopiero to wszystko zaczyna się budzić, a tu nagle szczytówka robi puk i to jest ekscytujące i też piękne. Także to tyle. No to co, proszę Państwa, kończymy na dzisiaj. Tak jest, koniec zasiadki, fajnie posiedzieliśmy sobie. Mamy nadzieję, że troszeczkę tej naszej wiedzy, którą dzisiaj Wam przekazaliśmy, pomoże Wam w Waszym wędkarskim świecie, żebyście się rozwijali i łowili fajne rybki. Dzień powiedzmy spoko, no nie było szału, jednak troszeczkę dzisiaj ta pogoda też, tak, cały ten rok jest taki dziwny. Nastawienie było na lina. Niestety nie udało się złowić. Niestety nie udało się, ale coś tam połowiliśmy, jakieś tam wzdręgi, ładny jazik, zrekompensował tą zasiadkę, także warto było przyjechać chociaż dla tej jednej ryby. Nie zawsze się łowi duże ryby, nie zawsze się łowi ryby, czasami nie łowi się nic, takie zwędkarstwo, takie ale zawsze sport. Warto przyjechać, nie? Dokładnie, dokładnie, zawsze dodatkowe doświadczenia można przetestować. To kolejna wędkarska przygoda, nie? Dokładnie, dokładnie. Także zapraszamy do subskrypcji, łapeczki w górę, wbijajcie na sklep Miętus, na nasz fanpage na Facebooku, na Instagramie też teraz działamy, coś tam się zaczyna dziać, także oglądajcie i będzie tylko lepiej. Także do zobaczenia na kolejnych filmach. 5!